Jeb! Rozejrzałem się. Wspaniałe pastwiska, aż po horyzont. Z lewej strony jest przełęcz. Los się do nas uśmiechnął. Na południu pustynia, a na północy góry. A przed nami kraina mlekiem i miodem płynąca. To Ponderosa. Nie możemy tamtędy przejechać. To ziemia Cartwrightów. Jak okiem sięgnąć? To wszystko to ich własność? Człowiek posiada tylko to, za co jest gotów umrzeć. Znam Bena Cartwrighta. Wystrzela nas, zanim nasza jedna owca wejdzie na teren Ponderosy. Gnaj stado. No już. Znam cię od wieków, Jeb. Ale nie stanę przeciwko Cartwrightom. Ani dla ciebie, ani dla nikogo innego. Gnaj owce. Rezygnuję. Nie zatrzymasz mnie. Nie mam możliwości. Rozstańmy się bez żalu. Nie zadrę z Benem Cartwrightem. Gnajcie owce. Zostaw go, Billy. Nie jest wart zachodu. Czasem trzeba strzelać bez wahania. Parę godzin temu jadłem z nim z tego samego talerza. Trupów należy się pozbywać. Każdy głupiec to wie. Tak, Jeb. Umiesz czytać, prawda? Trochę. Przeczytaj to. Wstąpił Mojżesz ze stepów na górę i Pan pokazał mu całą ziemię. Przez 40 lat byłem jak Mojżesz. Ale Pan pokazał mi wreszcie moją ziemię, a ja wezmę ją dla siebie, choćbym miał zabić i wypalić do cna wszystko, co na niej jest. Występują Ziemia warta krwi. Musi być lepszy sposób na życie. Wiesz jaki? Nie. Małżeństwo z bogatą panną. Jak myślisz, kiedy skończymy? Pracując w tym tempie za 5-6 lat. Serwus, tato. Widziałeś takich upartych głupków? Ich pracowitość mogłaby ci się udzielić. Człowiek powinien używać rozumu, nie mózgów. W Ponderosie przyda się jedno i drugie. Pomóżmy im. Kto to może być? Pewnie Tucker. Szukał zbłąkanych krów. Nie strzela do zbłąkanych krów, raczej do zbłąkanych ludzi. To było ostrzeżenie. Dokąd jedziecie? Przejeżdżamy przez góry. Nie ma przejazdu przez Ponderosę. Tak zarządził Ben Cartwright. Zatrzymasz nas wszystkich? Na pewno pierwszego, który się ruszy. Ile ci płaci Cartwright? A co ci do tego? Na co martwemu pieniądze? Możesz do mnie strzelić, ale po chwili będziesz trupem.
Gnajcie owce. A ty odjedź na bok, zanim cię stratują. Ostrzegłem ich, Ben. Zrobiłeś, co do ciebie należy. Jesteście na terenie Ponderosy. Będę wdzięczny, jeśli wyprowadzicie stąd owce. Jesteś Ben Cartwright? Jeb Drummond. Nie szukamy zwady. Jesteśmy w drodze do Kalifornii. Nie pozwolę wam przegnać owiec przez Ponderosę. Masz tyle ziemi i zabronisz nam przez nią przejść? Otóż to. Mógłbyś założyć własne państwo i zasiąść na tronie. Dlaczego ty masz prawo do tej ziemi, a ja nie? Bo jest moja. Mamy akt własności tych terenów. Akt własności. To tylko świstek papieru. Ten człowiek posiada zapisaną kartkę papieru. Posiadamy też broń. Ile sztuk naliczyłeś, Billy? Pięć, Jeb. My mamy więcej. Po co od razu sięgać po broń? Oparłem się tylko. Chcemy się przedostać do Kalifornii. Zapłacę. Nie chcę twoich pieniędzy. Robi się ciemno. Pozwolisz nam zostać tu na noc? Dobrze. Ale rano ma was tu nie być. Zrozumiano? Nie zobaczycie nas tutaj. Daję słowo. Z całą pewnością tu nas nie zobaczycie. Zostawiłem ci dobry kawałek. To twoja porcja. Zjedz. Zjadłem aż nadto. Smacznego. Dziękuję. Mógłbyś przytyć. Gdybyś był moją owcą, dawno bym cię sprzedał. Ale nabrałeś trochę ciała. Kiedy ci kowboje chcieli cię powiesić, wyglądałeś jak tyczka. Doceniam wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Kiedyś może ci się odwdzięczę. Kiedyś nadejdzie taki dzień. Zobaczysz. Prześpij się. Jutro zawrócimy? Sam nie wiem. Dotarlibyśmy do Kalifornii na wiosenny targ. Owce byłyby grube, wełniste, warte majątek. Ale sam nie wiem. Masz drugi koc. Spał pod nim Burton, tak? To co? W grobie mu się nie przyda. Tylko zapytałem. Dobranoc, Billy. Dobranoc, Jeb. Tnij, nie ciągnij. Mówiłem, żebyś włożył na głowę miskę, byłoby równo. Akurat. Nie kręć się. Posmarowałeś włosy oliwą? Smalcem. I tak wyglądają tak samo. Ale ja czuję się inaczej. Co? Dobrze tnie, prawda? Świetnie. Idę do lustra.
Mam pomysł. Jaki? Kraj się rozwija. Ludzie stale jeżdżą do Kalifornii. Moglibyśmy zbudować drogę w północnej części Ponderosy. Niezła myśl. Zastanowię się nad tym. Chcę zacząć jak najszybciej. Zastanowię się. Jutro sprawdź, czy ten Drummond wyniósł się razem ze swoimi owcami. A jeśli się nie wyniesie, przegonimy go. Weźmiemy prawo w swoje ręce? Nie o to chodzi. Mam wpuszczać do Ponderosy każdego włóczęgę? Żeby zniszczył ziemię i poszedł dalej? Nie mówię o Drummondzie, ale niebawem zjawią się farmerzy, handlarze, osadnicy. Do nich też będziesz strzelał? Nie. Ale znam takich jak Drummond. Oni grabią wszystko, co się da. Rano dopilnujesz, żeby stąd zniknął. Jasne? Jak chcesz, tato. Wstawać. Pobudka. Ruszamy. Mam pognać stado? Pójdę przodem. Zaczekaj. Nie zejdziemy z ziemi Cartwrightów? Zejdziemy. Ale nie do końca. Słyszałeś Bena Cartwrighta? Tacy jak on nie będą mną pomiatać. Człowiek musi brać co swoje. Zacznij się tego uczyć. Nie wpakujemy się w kłopoty? Jestem stary. Kiedyś miałem stado owiec jak wielkie Białe Morze. Gnałem je od Snake River na południe do Meksyku i z powrotem. Potem zjawili się kowboje, farmerzy. Dla mnie nie ma już prawie miejsca. Ale nikt nie będzie mnie już przeganiał. Pospieszcie się. Ładujcie rzeczy na wóz. Jak się rozwidni, Cartwrightowie zaczną nas szukać. Weź dwóch ludzi i jedźcie za nami. Gdyby Cartwrightowie nas śledzili, chcę o tym wiedzieć. Billy, jeśli któryś się zjawi, masz go zatrzymać. Mam go zabić? Tak. I zostawić go. Będzie przynętą dla następnych. Ale dlaczego? Oni nic nam nie zrobili. Gdyby mogli, zastrzeliliby nas. Dobrze o tym wiesz. Tak ci ich żal? Tacy jak oni chcieli cię powiesić. Oni mają ziemię, my nie. Będą nas przeganiać, chyba że pokażemy im, kto tu rządzi. Gdyby mieli okazję, zastrzeliliby nas. Ale nie będą mieć okazji. To dobre miejsce, żeby się zaczaić. Chcesz urządzić zasadzkę? Róbcie, co mówię. Od dawna jeżdżę ze starym Jebem. Wiem, jakie ma pomysły. Jakie? Drań chce zabić Cartwrightów. Wiesz, że mówię prawdę. Schowasz się tam. Collier? Ty trochę dalej. Nie chcę się wdać w strzelaninę. Nie za takie pieniądze. Rób, co każe Jeb. Może ich tylko nastraszymy. Cartwrightów nie da się nastraszyć. Chcecie, żeby Jeb obdarł was ze skóry za nieposłuszeństwo? Kazał strzelać. Kazał ich zabić. Collier, co ty na to?
Że mamy zabić Cartwrightów? Że będziemy wisieć przez Jeba Drummonda. Nie zamierzam wisieć przez nikogo. Wynośmy się stąd. Rzućcie broń. Wygrałeś. Ja znowu przegrałem. Uważajcie, żeby się nie rozłaziły. Złapcie te dwie. Rozbijemy obóz? Za dużo tu kamieni. Pojedziemy tam. Tam nie ma pastwiska. Owce sobie nie pojedzą. Ale ja wiem, co robię. Ruszajcie się. Jeb? Jeden Cartwright nas zaskoczył. Zabiliście go? Nie. On zastrzelił Wheelera. Nie mogłem nic zrobić. Mnie też by zabił. Masz przyzwoicie wykonywać swoją robotę. Teraz on sprowadzi tu pozostałych. Może i dobrze. Jeśli dotrzemy do tego parowu, zanim się zjawią, sprawimy im niespodziankę, prawda, Billy? Ruszamy. Powinienem był wczoraj przegnać tego drania. Mam jechać do szeryfa? Niepotrzebny mi szeryf. Z tymi owcami nie uszedł daleko. Wygonimy go z naszej ziemi przed zmierzchem. Niech się tym zajmą stróże prawa. Co z tobą? Mam tu siedzieć bezczynnie, a jego owce będą nam niszczyć ziemię? Kiedy szeryf i sędzia uporają się z formalnościami, z naszych pastwisk nic nie zostanie. Bierzcie broń, mamy robotę. Jaką? Wygonimy te owce. Zaczekaj. Strach cię obleciał? Jesteś taki jak Drummond. Co? Obaj stawiacie się ponad prawem. Tak nie wolno. Ta ziemia to był ugór. Harowałem na niej, aż miałem rany na rękach, a pot zalewał mi czoło. Ten drań, który nie przepracował uczciwie ani dnia, nie zniszczy mojej ziemi. Jedziesz z nami, czy nie? Zdążyliśmy. Dobrze. Cartwrightowie będą na otwartym polu. Nie przeceniasz swoich sił? To my możemy się znaleźć w pułapce. Jeśli oni tak myślą, trochę się pomylą. Wystarczy, że złapiemy jednego z nich. Skąd wiesz, że Ben Cartwright nas nie wystrzela? On nie odda pierwszego strzału. Nie chcę tu siedzieć jak szczur. Stańmy z nimi twarzą w twarz. No to idź. Co? Nigdzie nie pójdziesz, bo trzęsiesz portkami. Cartwright załatwi cię w mgnieniu oka. Każdy głupiec potrafi dać się zabić. Co zamierzasz?
Widziałeś, jak Indianie polują na bizony? Łapią zbłąkane sztuki, jedną po drugiej. Pozostałe wpadają w popłoch i zaczynają się tratować. Collier, weź dwóch ludzi. Ukryjcie się na tym występie skalnym. Billy, idź na drogę koło parowu. Musimy ich rozdzielić. To dobry plan. Co? Chyba tak. Myślisz inaczej. Mów. Każesz nam na nich polować jak na zwierzęta. A co w tym złego? Nie mówię, że coś w tym złego. To dobrze. Chyba pamiętasz, że cię uratowałem, kiedy chcieli cię powiesić za kradzież konia. Chociaż go nie ukradłeś. Teraz jest tak samo. A Cartwright z synami zabiją cię, jeśli dasz im okazję. Nie włożą ci stryczka na szyję, ale zabiją. No co? Nic. Rób, co ci każę. Długo już żyję na tym świecie i wiem jedno. Człowiek musi walczyć wszelkimi sposobami, inaczej będzie gryźć ziemię. Schowaj się przy parowie. I pamiętaj, chcę mieć jednego z nich żywego. Włóż kurtkę, robi się chłodno. Co ty na to, Hoss? Wygląda na to, że zagnali owce do wąwozu. Drań wcale nie chce wyjechać z Ponderosy. Dlaczego tak uważasz? W wąwozie, z którego jest jedno wyjście, może chronić swoje stado i czekać na nas. Pojechali w tamtą stronę. Nie wykarmi tam owiec. Możemy przeczekać, wziąć ich głodem. Jedźmy tam i załatwmy sprawę. Drummond tylko czeka, żebyśmy się tam zjawili. Wszyscy razem. Musimy się rozdzielić. Hoss i Joe, zajedziecie ich od lewej. Ja i Adam ruszymy na wprost. Możemy zrobić coś innego. Co? Wy ich przypilnujecie, a ja pojadę po szeryfa. Już o tym mówiliśmy. Nie ruszą się stąd. A my zdamy się na sędziego? Ponderosa nie należy do sądu, tylko do nas. Jeśli nie będziemy o nią walczyć, możemy ją oddać byle komu. Collier, wyjdźcie zza skały. Dlaczego? Mamy tu dobrą pozycję. Rób, co mówię. Będziemy mieć Cartwrightów jak na dłoni. Załatwimy wszystkich. Nie chcę, żebyście wszystkich załatwili. Jeden ma być żywy. Wyjdźcie i pokażcie się Cartwrightom. Siedzą tam. Podjedziemy powoli. Adam, ze mną. Wy nas osłaniajcie. Nie strzelać, póki nie powiem. Stójcie tam. Jak któryś zacznie uciekać, sam go zabiję. Słyszę was. Jedziemy do was. Jeden strzał i żaden z was nie wyjdzie żywy z tego wąwozu.
Nie zamierzam strzelać. Powinienem zaczekać, aż ty i owce umrzecie z głodu. Wpadłem w tarapaty. Złamałeś dane mi słowo. Masz ostatnią szansę. Zabieraj stąd owce. Może zawrzemy umowę. Żadnych umów. Zabieraj owce. On nie daje dużego pola manewru. On nie żartuje. Albo się wyniesiecie, albo umrzecie z głodu. Schowajcie broń. Rano wyprowadzę owce. Wyprowadzisz je teraz. Jesteś właścicielem połowy świata. Ja chcę przepędzić parę owiec przez skrawek twojej ziemi. Nie stać cię na dobry uczynek? Twój ojciec jest nierozsądny. Zacznij wyprowadzać owce. Słyszeliście, chłopcy? Zobacz, co robią. Wyglądasz na roztropnego człowieka. Co powiesz na ugodę? Słyszałeś, co powiedział mój ojciec. Gnajcie owce. Kryć się! Dobry strzał. Idę do Adama. Nie przejdziesz. Joe? Spróbuję przeskoczyć. Osłaniaj mnie. Nie dasz rady. Muszę. Joe? Tato? Drummond jest za wozem. Stąd nie trafię. Nie wyjdziesz stąd. Rzuć broń. Słyszałeś. Rzuć broń. Adam? Za tobą jest ścieżka. Billy, łap go. Rzuć to. Zabijesz mnie. Rzuć broń. Zejdź mi z drogi. Nie mogę. Odsuń się. Jeb wydał mi rozkaz. Osłaniajcie mnie. Oddaj broń. Chodź tutaj.
Cartwright? Słyszysz? Przestańcie strzelać, bo go zabiję. Joe? Hoss? Nie strzelajcie. Zjeżdżajcie stąd. Nadal jesteście w pułapce. Czyżby? Masz wielkie imperium. Poświęcisz za nie syna? Mów. Czego chcesz? Słyszałeś, Billy? Pytasz, czego chcę? Powiem ci. Chcę przeprowadzić owce przez twoją ziemię. Będą się na niej pasły tak, że omal nie pękną. Twój syn będzie przy mnie. Spróbujesz mnie zatrzymać, dostanie kulkę w łeb. Przebyłem długą drogę, Cartwright. Przemierzałem ją przez wiele lat. Jeśli myślisz, że blefuję, spróbuj tylko jakiejś sztuczki. Nie mogę cię powstrzymać. Ale posłuchaj mnie uważnie. Jeśli mojemu synowi spadnie włos z głowy, odnajdę cię i zabiję. Choćby w piekle. Musimy coś zrobić. Może trzeba było wezwać szeryfa. Adam miał rację. To moja wina. O nic cię nie obwiniamy. Tak wyszło. Hoss i ja zrobilibyśmy to samo, co ty. Tak. Drummond mnie przechytrzył. Słyszałeś? My zrobilibyśmy to samo. Nie mogłem postąpić inaczej. Miałem mu pozwolić wypasać owce na naszych pastwiskach? Nie mogłeś tego zrobić. Nie obwiniaj się. Powinienem był od razu go przepędzić. Ale zdjęła mnie litość. Dostaliśmy nauczkę. Teraz w takich sytuacjach będziemy wzywać szeryfa. Nie będziemy już walczyć o swoje? Będziemy błagać o pomoc? To nie jest błaganie. A co? Prośba. Ludzie, których prawa są gwałcone, proszą o pomoc stróżów prawa. Tego nas przecież uczyłeś. Zawsze brałem sprawy w swoje ręce, ale oni porwali Adama. Nie mamy innego wyjścia. Jedźcie do szeryfa. Sam dojadę szybciej. Pojedziemy do obozu Drummonda. Wiem, czym go zająć do czasu przybycia szeryfa. Nie ufam mu za grosz. Wszystko gra. Owce? Odpoczywają. Od dawna nie miały takich pełnych brzuchów. Podjadły sobie pysznej trawy Cartwrightów. To świetne pastwiska. W Kalifornii nie będzie nam lepiej niż tutaj, prawda? Chyba nie będzie. Mnóstwo wspaniałej ziemi. Możemy tu wypasać najlepsze stada w całym kraju. Przejmę tę ziemię. Całą. Jak? Opatrzność mi pomoże. On? Ben Cartwright będzie błagał, żebym wziął Ponderosę i oddał mu syna. Pamiętaj, jak znajdziesz czuły punkt wroga, wyciągniesz od niego wszystko. Pilnuj go. Nic mu się nie może stać. Na razie. Będę go pilnował. Po co nam Kalifornia, skoro tu jest nam dobrze?
Idź, zjedz fasolę, bo wystygnie. Zobaczymy się rano. Dobranoc, Jeb. Fasola. Nie mogę cię rozwiązać. Jeb nie pozwolił. Wczoraj mogłeś mnie zabić. Mogłem. Gdybyś to zrobił, nie siedziałbyś tutaj. To prawda. Dlaczego nie strzeliłeś? Nie wiem. Nie mogłem. Jeb mówił coś innego o tobie i twoim ojcu. Że niby co mieliśmy zrobić? Pozabijać nas. Długo jeździsz z Drummondem? Trochę ponad rok. Poznałem go, kiedy zostawiłem farmę i wyruszyłem w drogę. Pijani kowboje chcieli mnie powiesić za kradzież konia, choć go nie ukradłem. Ile miałeś lat? 19. Nie znałem życia. Teraz znam. Kupiłem konia od handlarza, ale nie wziąłem papierów. Zaufałem mu jak dureń. Drummond nauczył cię nikomu nie ufać. Uratował mi życie. Nie musisz żyć jak on. Mam u niego dług. Nie wiesz, jak to jest, kiedy zarzucą ci pętlę na szyję. Ty masz dom i rodzinę. Jeb nagle się zjawił i ich pozabijał. Zrobił to dla ciebie? Nie rozumiesz, że on myśli tylko o sobie? Co z tego? Pewnie nie chodziło mu o mnie. Miał porachunki z kowbojami. Jest twardy. Mój tato też był taki. Co się z nim stało? Zabili go. Bronił kawałka ziemi w Kentucky. Nie znałem go. Wychowywałem się u różnych krewnych. Nie musisz z nim być. Zawsze był dla mnie dobry. On jest jak pasożyt. Chcesz być do niego podobny? Umiesz prawić kazania, bo masz wszystko. Rodzinę, ziemię, która ci daje bogactwo. Ja mam tylko Jeba Drummonda. Tylko jego mam na świecie. Ktoś nadjeżdża, chyba Cartwrightowie. Nie mam broni, ale on ma. Zabierz mu rewolwer. Adam? Witaj, tato. Zejdź z konia i mów. Puść mojego syna. Weź mnie. Czy ja dobrze słyszę? Tak. Niby dlaczego? Chcesz mieć jeńca. Ja nim będę. Nie.
Co ty na to? Wszystko mi jedno, który z was będzie moim jeńcem. Mam pewien plan. Jaki? To, co jest w Kalifornii, mogę mieć tutaj. Przejmę całą tę ziemię. Będzie moja. Jak chcesz to zrobić? Wszystkich nas zabijesz? Zapytaj ojca. On już wie. Daj mi ten papier, Billy. Oto akt własności 50 tysięcy akrów twojej ziemi. Podpisz i wszystko będzie zgodne z prawem. Ten świstek papieru ma być prawomocny? Zaryzykuję. Nie mam nic do stracenia, a ty możesz zyskać coś wartościowego. Co? Ciebie. Jeśli nie podpiszę, zabiję cię, a twoje ciało zgnije. Adamie, Joe pojechał po szeryfa. Dzięki, ale nie miałem racji. Miałeś. Zaraz będzie tu szeryf. Jak chcesz się z tego wywinąć? Mówiłem już, zaryzykuję. Zaryzykujesz. Ty też chcesz podjąć to ryzyko? Zrobię to, co Jeb. Ty też? Ja też. Myślisz, że kiwnąłby palcem, gdybyś zdychał? Gdybyś nie był mu potrzebny? Powiedziałeś swoje. Podpisujesz akt sprzedaży, czy wolisz pochować syna? Nie podpisuj. On nie strzeli. Jestem inny niż ty. Ja nie uprawiam hazardu. Daj to. 50 tysięcy akrów to gra nie warta świeczki. Naprawdę? Ładny podpis. Ja bym tak nie umiał. Ale nie miałem też 50 tysięcy akrów ziemi. Teraz też nie masz. Nie ruszaj się. To była uczciwa umowa. Ziemia za syna. Ale wam nie można ufać. Na was jest tylko jeden sposób. Daj mi rewolwer, Billy. Nie możesz go zabić. Nie? No to patrz. On nic nie zrobił. Daj rewolwer. Ale Jeb, ile razy mam ci to wbijać w głowę? Jeśli czegoś chcesz, bierz to. Ale ty jesteś miękki jak kobieta. Powinienem był pozwolić, żeby cię powiesili za kradzież tych trzech koni. Trzech? Skąd wiesz, że szukali trzech koni? Mówili o tym. Przy tobie nie mówili. A co to za różnica? Jak to jaka? Zabiłeś ich. Myślałem, że po to, żeby mnie ratować. Ale tak nie było. Wiedziałeś, że były trzy konie, bo sam je ukradłeś, a potem sprzedałeś. Nic ci nie jestem winien. To nieprawda. Może i okłamałem cię względem tych koni, ale zawsze byłem dla ciebie dobry. Uczyłem cię, jak strzelać komuś w plecy, rabować i kraść. Niczego więcej się nie nauczyłem. Jesteś dla mnie jak syn. Chcę przejąć tę ziemię, bo kiedyś ci ją zostawię. Daję słowo. Nie. Daj mi rewolwer. Ile razy mam ci to wkładać do głowy? Jeb.
Powinieneś wisieć, zdrajco. Collier, zabij go. Skąd Hopsing ma tyle octu? To chyba jakaś trucizna. No to jadę. Dziękuję za pomoc. I za koszulę, Joe. Nie ma za co. Dokąd się wybierasz? Sam jeszcze nie wiem. Nie myślałeś o farmie? Własnej? Pewnie, ale... W Ponderosie są działki do zasiedlenia. Adam, pomoże ci którąś wybrać. Kawałek waszej ziemi? Przyjedzie tu wielu ludzi. Musimy znaleźć dla nich miejsce. Zgodnie z prawem. Postaram się nie zawieść pańskiego zaufania. I dobrze, bo jak cię na czymś złapię, zawiadomisz szeryfa. Opracowanie Telewizja Polska Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciemel.